Hej, witajcie mardeczki, z tej strony KodMiczDao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku nowych skinach, które pojawią się w grze w nowym rozdziale trzecim. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczby, a pojawi się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kilku skinów, które zostaną wprowadzone do gry Fortnite w nowym rozdziale trzecim. A więc, jak sami dobrze wiecie, już dokładnie za kilkanaście dni w grze Fortnite nie dość, że odbędzie się wielkie wydarzenie tego obecnego jeszcze sezonu, to dodatkowo w grze pojawi się nowy rozdział trzeci. Wraz z trafieniem nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym do gry Fortnite możemy spodziewać się mnóstwo, i to dosłownie mnóstwo nowości, zmian oraz wycieków, no i co najważniejsze, nowych skinów w grze. No i to właśnie o skinach w dzisiejszym odcinku będzie mowa, ponieważ przez ostatnie kilkanaście tygodni na Twitterze pojawiło się mnóstwo, i to dosłownie mnóstwo ciekawych postów o skinach, które mogą zostać wprowadzone do gry Fortnite w nowym rozdziale trzecim. Dodam tutaj od razu, że większość z tych rzeczy, oczywiście poza jednym skinem, do którego przejdziemy dopiero na sam koniec tego odcinka, są tak jakby nie do końca potwierdzone, ponieważ są one na bazie wycieków, no i teorii, które pojawiły się w ostatnim czasie. No i dodam tutaj od razu, że skiny, które przedstawię wam w tym filmie na tym kanale, niekoniecznie są skinami z karnetu bojowego nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym, i wolę to tutaj podkreślić, ponieważ dużo osób może pomyśleć, że chodzi mi tutaj o skiny z karnetu bojowego. No niestety, ale nie, tutaj mowa tylko i wyłącznie o skinach, które pojawią się prawdopodobnie w sklepie z przedmiotami do kupienia za fałdolce, lub też, co ciekawe, dwa z nich będą za darmo. No i to właśnie do skinów, które będą darmowe w nowym rozdziale trzecim sezonu pierwszego przejdziemy sobie w pierwszej kolejności, ponieważ ten temat jest według mnie najbardziej ciekawy. A dokładniej, jak sami dobrze wiecie, wraz z trafieniem nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym w grze Fortnite również odbędzie się wielkie specjalne wydarzenie świąteczne. Wraz z trafieniem tego wydarzenia do gry pojawi się nic innego jak prezenty, w którym gracze mogą zdobyć darmowe nagrody, no i co ciekawe, w tych prezentach znajdują się jeszcze dwa dodatkowe skiny. W ostatnim czasie, a bardziej to chyba jakoś miesiąc temu, informowałem was na pewnym odcinku, że dwa skiny, które stworzą gracze, będą tak jakby darmowymi skinami, które pojawią się na święta tego roku. Mowa tutaj dokładniej o specjalnym konkursie od twórców gry, który był kilka miesięcy temu, no i to właśnie z tej okazji dwa skiny, które stworzą gracze, trafią jako darmowe skiny do oczywiście wydarzenia świątecznego, które pojawi się w grze Fortnite. Według wszystkich informacji, które pojawiły się w ostatnim czasie, to właśnie te dwa skiny, najpierw będziecie mieli jednego, zaraz później drugiego, będą jako darmowe skiny, oczywiście za darmo, dla każdego gracza w specjalnym świątecznym wydarzeniu. Oczywiście, mówię tutaj, że te skiny są darmowe, ponieważ do tej pory były takie informacje na Twitterze, jednakże pamiętajcie, że to, jak to będzie wyglądało dokładnie, zależy tylko i wyłącznie od twórców gry Fortnite. Ponieważ jeżeli serio prezenty pojawią się na święta tego roku, no to przy okazji tam też pojawią się dwa skiny, no i to właśnie będą prawdopodobnie te dwa skiny, które przedstawiłem wam teraz na ekranie. No w sensie, powiedziałem tam prawdopodobnie, jednakże to te dwie grafiki tak jakby wygrały ostatni konkurs na to, że jego skin trafi do gry Fortnite, no i to właśnie te dwa skiny powinny trafić za darmo do nas do gry. Oczywiście poza tymi świątecznymi skinami, ponieważ nawiązują one po części do świąt, pojawią się inne świąteczne skiny, które pojawią się w sklepie z przedmiotami do kupienia za fałdolce. No i tutaj chciałbym od razu dodać, żebyście sobie troszeczkę fałdolców teraz zaoszczędzili, ponieważ przez cały grudzień, no i też jakoś tak po części jeszcze w styczniu, będą pojawiały się świąteczne skiny, które są w sklepie z przedmiotami tylko raz do roku. Tak więc najlepiej, jak zaoszczędzicie sobie teraz troszkę fałdolców, ponieważ skiny, które będą trafiały do sklepu z przedmiotami przez najbliższy czas, będą swojego rodzaju unikalne, ponieważ będą trafiały do gry tylko raz do roku. Kolejnym skinem, który według leakerów ma zostać wprowadzony do gry Fortnite i informacje o nim pojawiają się już od naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo długiego czasu, to nikt inny jak Spider-Man. A dokładniej 17 listopada o godzinie około 13 Shina na swoim profilu na Twitterze wstawił takie zdjęcie, podpisując go: Fortnite X Spider-Man, widzimy się w rozdziale trzecim. Tak więc, jak widać, Spider-Man praktycznie że na 100% pojawi się w grze w nowym rozdziale trzecim, no ale niestety nie wiemy dokładnie, kiedy pojawi się on w grze. Oczywiście może być też tak, że sam Spider-Man nie pojawi się od razu w sezonie pierwszym, a może się on pojawić na przykład w sezonie drugim, rozdziału trzeciego, no i tak jeszcze dalej. Dodam też od razu, że dużo osób stawia tutaj na to, że Spider-Man będzie ukrytym skinem karnetu bojowego nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym, tak więc i ten temat jest na
naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ciekawe. Niestety, ale nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie, czy Spider-Man na pewno pojawi się w karnecie bojowym, jednakże wszystkie szczegółowe informacje na jego temat poznamy dopiero po starcie nowego rozdziału trzeciego. Na początku będzie musiała się rozwinąć cała fabuła nowego rozdziału trzeciego, a wiem, że pierwszy sezon każdego rozdziału jest najbardziej nudny, tak więc tutaj nie spodziewajcie się żadnych bardzo ciekawych rzeczy. Kolejnym skinem, który ma zostać wprowadzony do gry Fortnite i również tak samo jak w przypadku Spidermana, ma on się pojawić z okazji tak jakby współpracy i tym razem ma być to Matrix. A dokładniej 18 listopada Hypex na swoim Twitterze poinformował nas o tym, że w drugiej połowie grudnia planowana jest nowa współpraca pomiędzy Fortnite'em a właśnie Matrixem. Tak więc każdy fan Matrixa, no i ogólnie osoby, którym będą się podobały te skiny, będą mogli je kupić prawdopodobnie w grudniu, gdzieś mniej więcej w drugiej połowie, ale resztę informacji na ten temat poznamy dopiero po starcie nowego rozdziału trzeciego. No i na sam koniec pozostawiłem skina, który na 100% pojawi się w grze Fortnite i mowa tutaj o nikim innym jak o Boba Fecie. Informacje o tym, że ta skórka zostanie wprowadzona do gry Fortnite pojawiły się na oficjalnych profilach od twórców gry, no i oficjalna data startu, tak jakby tego skina w sklepie z przedmiotami, to 24 grudnia. Tak więc każda osoba, która będzie chciała zakupić tego skina do swojej szafki w Fortnite, będzie musiała poczekać do dokładnie 24 grudnia do nowego sklepu z przedmiotami, no i to właśnie wtedy do gry zostanie wprowadzona ta oto skórka. Niestety, ale ceny samego skina jeszcze nie znamy, jednakże stawiam tutaj, że będzie się ona wahała między 1200 a 1500 fałdolców, jednakże to jak to będzie wyglądało dokładnie, zobaczymy już po starcie nowego rozdziału trzeciego. No i na sam koniec, jak zawsze, przypomnę wam o dwóch bardzo ważnych rzeczach, czyli pierwsza to to, że 4 grudnia około 20 na kanale odbędzie się live z wielkiego wydarzenia, na którym będziemy czekać na nowy rozdział trzeci. No i przy okazji, jeżeli chcecie serduszko w komentarzach pod tym odcinkiem i kolejny film o rozdziale trzecim, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu rozdział trzeci. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym, no i oczywiście skinach, które zostaną wprowadzone do gry Fortnite z tej okazji. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych skinach i który skin według was wyglądał najlepiej i zakupicie go po starcie rozdziału trzeciego. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!